Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu ogólnym na miesiąc październik bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy tarota pozłacanego królewskiego. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne. Nie z każdym zarezonuje, każdy z Was ma inną historię życiową. Więc bierzcie tylko te karty, które Wam pasują. Zachęcam do odsłuchania filmu ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Karty były tasowane. Już je przekładam. No i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący miesiąc październik dla wodników przygotował. Energia, z jaką wkraczacie w miesiąc październik. Trzy miecze. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Wisielec. Wasze działania w miesiącu październiku. Dziewięć buław. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Dwa kielichy. O kim, o czym wodnik myśli? Co planuje, co analizuje na październik? Osiem kielichów. Połowa miesiąca. Dziewięć denarów. Przepraszam, kochani. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy odnajdujecie się w tej sytuacji, jak ją postrzegacie. Arcykapłanka. Otoczenie, znajomi, rodzina, przyjaciele, współpracownicy, czyli tak zwane czynniki zewnętrzne i ich wpływ na Was. As kielichów. Obawy bądź nadzieje. Rycerz mieczy. I koniec miesiąca. Siedem buław. W tle cesarz. Dążymy do doskonałości, wodniki. Jesteśmy odważni, nie boimy się wyzwań. Ja tutaj widzę, że Wy cały czas zabiegacie o coś, walczycie. Jesteście już zmęczeni tą sytuacją. Trójka mieczy, może ktoś Was zawiódł we wrześniu, może coś nie wyszło po Waszej myśli z jakiegoś powodu. Czujecie się źle. Może nie ta praca, może zawiodła Was współpraca z kimś. Zacznijmy od spraw zawodowo-finansowych. Przede wszystkim od razu mówię, że te wodniki, które czują, że wypaliły się w pracy, że wszystko, co mogły osiągnąć, osiągnęły, będą z tej drogi zawracać, szukając czegoś innego, tak? Nieporozumienia w pracy, miała być podwyżka, nie ma tej podwyżki. Tym bardziej, że Wy jesteście uzdolnieni, wykształceni, macie fach w ręku. Tutaj mogła być praca na urzędzie, na jakimś zacnym stanowisku, ale niekoniecznie. Żadna praca nie hańbi. Widać, że byliście specjalistami w jakiejś dziedzinie. I tutaj ktoś Was nie docenił. Bardzo się staraliście o awans bądź podwyżkę. Tutaj tego
że tak powiem, nie doświadczyliście, więc rezygnujecie, mówicie dziękuję, do widzenia, wychodzę, zmieniam pracę. Bardzo szybko tą nową pracę znajdziecie, gdzie ktoś doceni Wasz talent, gdzie ktoś doceni Wasz fach. Dziewiątka denarów to jest wykorzystywanie swojego talentu przy pracy. Praca, świetne zarobki, fajna atmosfera, wreszcie możecie się spełniać zawodowo, realizować swoje plany, projekty, robić to, co lubicie i być nagradzanym, bo z zewnątrz, zobaczcie, z as kielichów, czyli pojawi się jakaś szansa, pojawi się jakaś propozycja, pojawi się ogromne wsparcie, motywacja do pracy, tak? Rodzina Was wspiera, przyjaciele Was wspierają, jakieś niespodzianki od losu tutaj się szykują. No szanse na to, żeby wreszcie zrealizować, znaleźć być może to miejsce docelowe, gdzie zawodowo możecie swoje ambicje wypełniać. Więc tutaj ta trójka mieczy, to takie bicie się też z myślami, co mam zrobić, jestem w trudnej sytuacji. Przepraszam kochani, gardło mnie trochę boli, ale postaram się nie chrząkać. Przepraszam. Ta trójka mieczy, może dopowiedzmy sobie tą kartę. Kto Was tak uraził? Co Was tak zraniło? A może to czas na to, żeby nie bawić się w sentymenty, tylko zacząć logicznie myśleć i troszeczkę, że tak powiem, nie podchodzić do spraw emocjonalnie, tylko wszystko sobie przemyśleć, przeanalizować, podjąć wreszcie jakąś decyzję. No i tutaj mamy szóstkę denarów, więc chodzi o finanse, chodzi o rozliczenia. Może nie wpływa regularnie wypłata na konto, tak? Wy od dłuższego czasu, wisielec, zastanawialiście się coś z tym zrobić. Przy wisielcu też zobaczcie, uciekają pieniądze. Czyli nie było tej płynności, nie było tej równowagi, ktoś się z Wami nie rozliczał. Odchodzi do przeszłości dwójka kielichów, więc nie ma porozumienia. Nie ma zrozumienia, nie ma o czym już rozmawiać. Wisielec jest to też karta, która mówi, że od dłuższego czasu widzicie problem, tylko nic z tym nie robiliście. Czas najwyższy działać i tutaj przechodzicie do działania, mimo że sytuacja jest być może ciężka, no bo wiadomo, jeżeli mamy już ogólnie trudną sytuację finansową, ciężko wiążemy koniec z końcem, a tutaj nagle musimy zrezygnować z pracy, która jest jedynym źródłem dochodu, jedynym źródłem utrzymania, no to to jest takie granie wabank, prawda, troszeczkę. Bądźcie ostrożni w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza, że macie już jakieś niemiłe doświadczenie, więc tutaj też, no, róbcie swoje, działajcie, bo dziewiątka była i siódemka, bo jest to karta, która mówi, nie rezygnuj ze swoich planów, marzeń. Działaj taktownie, działaj rozważnie, strategicznie, ale nie ustępuj. Daj sobie czas na przemyślenia, czas na odpoczynek, bo ja widzę, że Wy jesteście tą sytuacją bardzo zmęczeni, wyczerpani. Być może też ciężko pracujecie fizycznie i to nie jest, że tak powiem, docenione. Czujecie się, jakbyście pracowali za darmo i jeszcze ktoś Wam robi łaskę, że Wam wypłaca wynagrodzenie, więc tutaj no, trzeba to po prostu wziąć pod uwagę i zadbać wreszcie o swój interes. No i ósemka kielichów to jest jeszcze takie bicie się z myślami, takie bycie na rozdrożu, no, między młotem a kowadłem, takie bardzo emocjonalne podchodzenie do sprawy, tak? Ale tych emocji już nie ma. Wydaje mi się, że Wy się tu odwracacie od tych emocji, czyli już się nie lituję, już nie mam sentymentów, już nie staram się zrozumieć, tylko mam to wszystko głęboko w nosie i zaczynam dbać o siebie. Bo dobrymi słówkami ja nie wykarmię rodziny, ja nie wykarmię dzieci, nie opłacę rachunków, prawda? Więc tutaj ktoś być może Was zwodził, ktoś... No wydaje mi się, że nawet z premedytacją, bo może być to osoba, która ma, bo cesarz dużo ma, tylko no raz da tyle, wiadomo, może dom buduje, może musi wyjechać na jakąś wycieczkę za granicę i nie ma dla Was na pensję, tak? Wy poczekacie, jego jakieś tam rozrywki nie. Dałam tylko taki przykład, kochani, ale wiem, że są takie sytuacje, i ludzie po prostu nie mają siły, bądź nie mają na tyle śmiałości, żeby zawalczyć o siebie. A ktoś ich dobroć po prostu z premedytacją wykorzystuje, ich naiwność, to, że właśnie nie odezwą się, nie zawalczą o siebie. Więc tutaj widzę, że wodniki wychodzą z takich energii, wreszcie się zaczynają już działać, już nawet nie zastanawiać się i nie akceptować tej sytuacji,
tylko po prostu działać, iść po prostu w innym kierunku. Zostawiacie wszystko to, co Wam nie służy, osoby, z którymi możecie się dogadać, dojść do porozumienia, praca, która Was po prostu, no gdzieś utknęliście, nie możecie się rozwijać, nie możecie się uczyć, doświadczać, awansować. To wszystko jest gdzieś tam w zawieszeniu. Nie takie były Wasze oczekiwania. Więc tutaj odejście. Dopiero o tym myślicie, bądź już w październiku będziecie odchodzić, składać wypowiedzenia. Zawieszać też działalności gospodarcze na jakiś czas. Może dlatego, że pojawia się jakaś ciekawa oferta pracy na etacie. Więc tutaj jakieś pieniądze też do Was idą, jeżeli staraliście się o kredyt. Tej pożyczki do tej pory nie było. W połowie października może się to zmienić. Nie wiem, może jakoś stopy procentowe spadną i teraz zdolność będziecie mieli, może właśnie dodatkowa praca jakaś, bądź inna praca, która tutaj pozwoli Wam wykazać dochody i tą zdolność uzyskać, bądź jakieś inne czynniki wpłyną na to. Wiem, że będziecie bardzo zadowoleni i no, jest szansa zrealizowania jakiegoś celu finansowego. Kredyt, kupno działki, kupno mieszkania, wynajęcie czegoś nowego, nowy lokal sklepowy, jeżeli macie firmę. No jakieś pieniądze, które też być może Wam się należą, jakieś zwroty z urzędu, jakieś dotacje, coś, co pozwala Wam się rozwijać. Wasze czynniki wewnętrzne. Przede wszystkim arcykapłanka to jest cierpliwość i intuicja. Więc nie wszystko na już, nie wszystko na hura, tylko ostrożnie, cierpliwie, spokojnie, dyskretnie przede wszystkim realizujemy swoje pomysły, bo Wy macie tą wiedzę, Wy macie to przeczucie, Wy macie tą intuicję, więc od razu potraficie wyłapać, co nie gra, co Wam nie służy, że jesteście nie we właściwym miejscu, o właściwej porze, że to w ogóle no, nie gra, nie rezonuje z Wami. I Wy dyskretnie, nie afiszując się, będziecie jakieś zmiany tutaj wprowadzać. Wykształcenie też medyczne bądź pedagogiczne, jest tutaj jako nauczyciel, jako wykładowca, lekarz bądź osoba wykształcona, może jeszcze studiujecie, arcykapłanka to studia, zdobywanie wiedzy, poszukiwanie tej wiedzy, poszukiwanie też rozwiązań. No i arcykapłanka to też wreszcie zadawanie pytań. Szukanie odpowiedzi, szukanie informacji. Więc może tutaj właśnie przełamiecie w sobie tą skromność, bo arcykapłanka jest osobą też niezwykle skromną, cichą, delikatną, ale niezwykle inteligentną, mądrą i no nie taką głupiutką. Przepraszam, że to powiem, ale czasami wydaje nam się, że jak taka osóbka jest taka jakby nijaka, niewidoczna, to że ona jest jakoś mało inteligentna, bądź nie ma wiedzy, właśnie taka no, nierozgarnięta, prawda? W niczym się nie orientuje, można ją tam jakoś zmanipulować. Absolutnie nie. Więc tutaj Wy sprawiacie pozory takiej osoby troszeczkę niedostępnej, tajemniczej, ale swoje w głowie macie. A dlaczego? Bo być może nie jesteście osobami, które lubią się chwalić tym, co osiągnęły, tak? Które lubią gdzieś tam żyć, być głośno i zwracać na siebie uwagę. Więc widzę tutaj taką ogromną mądrość, szlachetność, dyskrecję i skromność. I być może właśnie Wasz pracodawca, bo zmierzam właśnie do meritum, będzie w szoku, bo nikt by się nie spodziewał, że Was stać na taki krok. No i tutaj się zdziwi. Otoczenie Was wspiera, dobre propozycje z zewnątrz, możliwość zrealizowania swoich planów życiowych, dużo pozytywnej energii, emocji, miłości, która Was wspiera, no i obawy, nadzieje. No tutaj mamy rycerza mieczy. Nie boimy się tego rycerza mieczy, bo to jest Wasza karta. Po drugie, czy uda się szybko załatwić sprawę? Czy nie dostaniecie jakiegoś pisma, czy sprawa nie skończy się w sądzie, czy jakoś podpisze Wam tam jakąś ugodę ta osoba, bądź jak to się mówi, referencje, tak? Odnośnie CV, tak? Miejsca pracy, gdzie przepracowaliście.
czy nie będzie żadnych kłótni, żadnych sporów, czy nie będziecie musieli się niepokoić, denerwować niepotrzebnie całą tą sytuacją. I czy dojdzie na czas wiadomość, na którą czekacie. Tutaj też jakieś sprawy albo sądowe, albo właśnie związane z dokumentami, jeżeli chodzi o kredyt, czy uda się to sprawnie wszystko pozałatwiać. Czy zdążycie kupić jakąś nieruchomość, która być może była zarezerwowana, ale przez to, że nie dostaliście kredytu, trzeba było odmówić i czy ona tutaj nadal będzie aktualna, tak, jeżeli w tym październiku jednak sytuacja waszej zdolności się zmieni. Siódemka buław na koniec miesiąca mówi, żebyście nie rezygnowali ze swoich planów, żebyście działali w swoim interesie, walczyli o swoje, że nawet jeżeli jakiś spór was czeka, nawet w sądzie, to wy jesteście na mocnej, wygranej pozycji. Wyznaczajcie też granice, nie pozwólcie sobie wejść na głowę, nie pozwólcie, żeby ktoś was odwiódł od jakiegoś pomysłu. No i starajcie się pokazać, że wy możecie. Cesarz, jeżeli to jest wasza energia, jest to odwaga, pewność siebie, asertywność, świadomość swoich umiejętności, ale też wiedza, nauka, awans na lepsze stanowisko, dobry pracodawca spod znaku barana, osoba odważna, pewna siebie, która nie boi się wyzwań, nie boi się trudnych sytuacji. No i jakieś też nowe etapy w życiu przy tym cesarzu. Musicie mieć, że tak powiem, swoje przeznaczenie, władzę nad swoim przeznaczeniem, równowagę pomiędzy wszystkimi sprawami, które załatwiacie, tak? Którymi się zajmujecie. Że to wy panujecie nad tym, że to od was zależy, a nie, że ktoś wam coś narzuca i macie być podporządkowani. Może ten cesarz też symbolizować osobę dominującą, jakiegoś pracodawcę, któremu się wydaje, że rozumy podjadał i może nie szanować pracownika, wręcz pomiatać nim. No nawet nie zważając na to, że być może ta osoba więcej w życiu osiągnęła, jest bardziej wykształcona i zasługuje na szacunek niż ten pracodawca, tak? No, czasami są takie osoby, które w ogóle no, nie mają żadnych hamulców i przede wszystkim brakuje im kultury i szacunku do drugiego człowieka, więc tutaj uważajcie na takich despotów. Cesarz to mogą być też jakieś kontrole z urzędu, więc te podniki, które mają swoją własną firmę, mogą się spodziewać jakiejś kontroli, ale myślę, że tutaj nic nikt nie znajdzie, więc nie obawiajcie się tego. Stanowcze podejście do sytuacji, panowanie nad tym, co się dzieje. To jest wasza domowa, domena na ten miesiąc. Działajcie dyskretnie, róbcie swoje, bo to, co przeczuwacie, to jest bardzo dobra decyzja, to jest właściwa droga i tą drogą powinnyście się kierować, moi kochane wodniki, jeżeli chodzi tutaj o zmianę pracy. Dobrze, jeżeli jakaś pożyczka, kredyt dostaniecie, jeżeli chodzi o jakieś mieszkanie, chcecie się przeprowadzić, też nie będzie z tym problemu. Jeżeli chodzi teraz o zdrowie, głowa tutaj, jakieś dolegliwości, wzrok, słuch, węch, problemy z koncentracją, z równowagą, problemy ze snem. Tutaj też ciąża, sprawy kobiece. Może to warto skonsultować z lekarzem. Tak to ogólnie będziecie w dobrej kondycji. Jakieś właśnie stany lękowe, depresje, stany takie niepokoju, lęku, niskiej samooceny. No, nad tym powinnyście popracować, bo wydaje mi się, że niektóre wodniki jakoś są tak za bardzo podporządkowane, jakby nie umiały wyrażać swojego zdania. Ten cesarz wam w tym pomoże. Zwłaszcza jeżeli jakieś wyzwania przed wami, gdzie musicie faktycznie no, bezkompromisowo załatwić jakąś sprawę, tak? Trwać przy swoim i odpowiedzialnie tutaj stanąć przed jakimś wyzwaniem.
Będzie nowa praca, będziecie zadowoleni, natomiast jeżeli tutaj chcecie zostać w obecnej pracy, to musicie pokazać, że nie pozwalacie sobą pomiatać i że relacje po prostu pomiędzy Wami a pracodawcą muszą ulec zmianie. Nie dajcie się wykorzystywać, nie dajcie się zbywać. No i poproście o podwyżkę. Jeżeli dostaniecie tą podwyżkę, możecie zostać w tej pracy. Jeżeli nie, bardzo szybko znajdziecie coś nowego. Wydaje mi się, że się boicie kłótni, bo Wasz szef jest być może nerwowy i łatwo, że tak powiem, no, traci nad sobą kontrolę. I dlatego tutaj od tego się jedynie obawiacie, że zbyt dużo emocji będzie towarzyszyło tutaj jakimś zmianom, które chcecie wprowadzić, bo nie zgadzacie się z sytuacją, która ma miejsce teraz. Co w związkach, co w relacjach? No, ktoś wodnikowi złamał serce. Był fajny związek, bądź jeszcze jest, kochacie się, być może jakiś długoletni staż, ale od dłuższego czasu wodnik się zastanawia, czy to faktycznie jeszcze jest miłość, czy już jakieś przywiązanie tylko, czy być może jakiś obowiązek. Problemem mogą być też praca, pieniądze, problemy z mieszkaniem. No jest ciężko, ale wodnik sobie daje radę. Jakoś tutaj stara się jeszcze walczyć, tak, resztkami sił. Jeżeli myślisz, wodniku, o rozstaniu, widzę, że przymierzasz się do tego bardzo spokojnie, czekasz na właściwy moment. Otoczenie Cię wspiera, jeszcze raz powtarzam, więc tutaj byłoby Ci łatwo. No i może tak być, że niektóre wodniki się rozstaną. Już od dłuższego czasu myślałyście o tym. Bardzo dłuższego czasu. Tutaj też jakieś pieniądze, jakiś majątek, ktoś Was wesprze finansowo, bądź lepsza praca. Będziecie samodzielne, nieuzależnione od kogoś, kto być może, komu wydawało się, że jest Waszym właścicielem. I że bez tej osoby sobie nie poradzicie. Bo jest ta ósemka kielichów tutaj, czyli odejść, tak? Bądź zmień coś w relacji, żeby było lepiej, bo jesteś wodniku, teraz wydaje mi się nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy. Niektóre wodniki będą uciekać w pracę. Praca przynosi Wam satysfakcję i przede wszystkim doprowadzenie do niezależności. Tutaj też nie będzie kompromisów, jeżeli jesteście z partnerem, który w jakiś sposób okłamał Was, zdradził, szukał, być może nie dotrzymał słowa, jeżeli były jakieś nałogi. No, to może być październik takim miesiącem przełomowym, okresem próbnym dla Was. Albo coś z tego będzie, albo nie. No, że od razu Wam mówię, że Wasza druga połówka bardzo Was kocha i nie pozwoli Wam odejść, będzie o Was walczył. Natomiast Wy, jeżeli chcecie trwać w tym związku i być szanowanymi, musicie wyznaczać granice. Jasno i konkretnie zasady, których trzeba się pilnować i nie pozwolić sobie wejść na głowę. Wyjść spod tego pantofla, bo wydaje mi się, że tu niektóre wodniki, no niestety, dały się pod ten pantofel wcisnąć. A to Wy musicie być tutaj panami swojego życia. Wodnik też ma jakąś tajemnicę, ewentualnie intuicyjnie wie, że siedzi w czymś, co go po prostu zasmuca. No, nie jest szczęśliwy. Tutaj też jakieś wymagania odnośnie pracy, finansów, jakieś rozliczenia, może ktoś jest na czyimś utrzymaniu. Tutaj ten wisielec, czyli też może zawieszenie w pracy, te pieniądze gdzieś się rozchodzą, brakuje tych pieniędzy, to też jest kością niezgody. Te wodniki, które zdecydowałyby się rozstać, boją się, że partner będzie zaborczy, będzie zazdrosny, będzie Was atakował, będzie Was nachodził, no nie puści Was. To od razu Wam mówię, że jeżeli jesteście naprawdę już bardzo zdecydowane, że nie chcecie być z tą osobą, liczcie się z tym, że ta osoba przez jakiś czas, co najmniej 7 miesięcy, jeszcze będzie Wam głowę suszyła i chodziła w domu, wydzwaniała, wystawała pod pracą, po prostu starała się zdobyć Was. Zdobyć Was jeszcze raz i pokazać, że jesteście sobie przeznaczeni jakby, tak? Tam, gdzie będą próby walki o związek, myślę, że Wam się uda, ale jeszcze dopowiem. Tu mamy rycerza denarów, czyli taki długotrwały etap, stopniowo, nie na już.
jakieś prezenty, jakieś kwiaty ciągle będziecie dostawać, próba takiego przekupstwa troszeczkę. Tak, ale będzie to długo trwało, jeżeli chcecie naprawiać tą relację. Ale się uda. I to może być związek z bykiem panną bądź koziorożcem. Ale niekoniecznie. Baran może też być. Samotne wodniki. Myślę, że wy jeszcze leczycie rany po jakiejś przeszłości. Potrzebujecie czasu, żeby sobie to przemyśleć. Natomiast troszeczkę ten wisielec pokazuje, że no źle być może odbieracie rzeczywistość, może troszeczkę ten wasz świat stanął na głowie i faktycznie powinniście z innej perspektywy na pewne rzeczy spojrzeć. Nie wszystko wygląda tak, jak wygląda. Jest wam ciężko, ale dajecie radę. Praca was tutaj bardzo, że tak powiem, odciąga od myślenia. Ktoś zabiega o wasze względy. To może być były partner bądź partnerka, ewentualnie ktoś nowy w pracy, ewentualnie na uczelni. Ta osoba może już jest w was zakochana, jeżeli to był partner. Ewentualnie no, jest szansa, żeby był fajny związek z tego. Może być też taka sytuacja, że wy podkochujecie się w kimś. I tutaj warto zadziałać. Tylko też nie naciskając na spokojnie, bo ta osoba też wam da czas. Jeżeli jeszcze nie jesteście gotowi do takiej naprawdę prawdziwej jakiejś relacji, bo ktoś tutaj odzajemni wasze zainteresowanie, sympatię. I niektóre wodniki mogą tutaj no, stworzyć jakąś fajną relację. Jeżeli o was ktoś zabiega, dacie się zaprosić na randkę pod koniec października. Ta osoba może nawet zaprosić was na jakąś wycieczkę, bądź razem gdzieś sobie wyjedziecie. Na pewno to spotkanie będzie zaplanowane dużo wcześniej. Może już w połowie października zdecydujecie się spotkać. Jeżeli jest to związek z osobą, gdzie jest różnica wieku, taka troszeczkę no, większa, to myślę, że to nie będzie stało jakoś na przeszkodzie. Że macie szansę się dogadać, tylko widać, że tutaj wodnik no, potrzebuje czasu i takiej troszeczkę swobody. Dlatego ta siódemka była, że no, nie od razu wtargniesz do mojej przestrzeni, tak, prywatnej. Nie narzucaj mi się, nie nachodź mnie, bo to czekaj, aż ja cię zaproszę, tak? Dlatego to czekanie na właściwy moment, kiedy będę gotowy, tak? Kiedy wodnik będzie gotowy, żeby tutaj już bardziej się zaangażować. Na razie to będzie takie na dystans troszeczkę. Jeżeli jesteście w związku na odległość, tutaj też trzeba coś z tym zrobić, bo wodnikowi zaczyna to przeszkadzać. Za długo to trwa. Wodnik myśli o zbudowaniu już takiego trwałego związku, założenia rodziny, być może o małżeństwie, więc tutaj dobrą metodą byłaby, że tak powiem, żeby wodnika, że tak powiem, zaskoczyć i złapać już tak bliżej siebie, oświadczyny, zaręczyny, jakieś deklaracje. I to może też się wydarzyć w październiku. Ktoś bardzo może zabiegać o wodnika w październiku. Na pewno, jeżeli chodzi też, mówię, no, o rozstania, jeżeli wodnik chciałby uciec, no nie puści was partner bądź partnerka, nie pozwoli. Wtedy terapia, tak? Terapia. No i tutaj konsekwentne też leczenie, jeżeli jesteście z osobą uzależnioną, z problemami, no to już takie tutaj ultimatum. Albo w lewo, albo w prawo, już wodnik nie będzie tutaj, że tak powiem, szedł na żadne kompromisy. Nie będzie ustępliwy. Wy myślicie o swojej przyszłości, wy po prostu no, nie chcecie, że tak powiem, spędzić życia, będąc nieszczęśliwymi, a teraz jesteście jakby nieszczęśliwe. Gdzieś te emocje uciekły. To nie jest to, czego szukacie. Tęsknicie za bliskością. No. Jesteście jakby niespełnione. Nie mówicie, bo tutaj jest jej arcykapłanka i ten księżyc, tak? Który też jest tajemnicą, który też jest smutkiem, który ukrywamy, maskujemy za maską, którą na co dzień zakładamy, tak? Ale wewnątrz gdzieś tam jest ten niepokój, jest to złamane serce, jest to nieszczęście. Więc wodnik tutaj będzie stanowczo działał.
kierunku tego, aby być szczęśliwym. No dobrze, moi kochani, wszelkie jakieś pieniążki, na które czekacie, wejdą w połowie października na konto. Natomiast jeżeli miał się ktoś z Wami rozliczyć, oddać Wam jakiś dług, nie krępujcie się upominać o swoje. A nawet jeżeli ta osoba nie reaguje, to tutaj skierować sprawę do komornika czy do sądu, nie wiem na jakim etapie jest to ten dług, ale zareagować, powiadomić jakieś służby, zgłosić na policję, działać w tym kierunku. Po prostu bronić się i nie pozwolić się okraść, wykorzystać, tak? Zwłaszcza jeżeli to była jakaś długoterminowa pożyczka, która dawno miała być spłacona, bądź pożyczyliście na przykład samochód, jakiś inny drogocenny przedmiot i ta osoba no, zapomniała, że powinna Wam oddać, tak? Więc tutaj trzeba się upomnieć i wcale się nie krępujcie. Bezkompromisowo, pamiętajcie, cesarz, stanowczo, asertywnie, i panować nad sytuacją, działać odważnie, nie bać się. Wymagać szacunku do siebie, do swojej rodziny, do tego, co robicie. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jaka afirmacja dla Was. Jaka afirmacja dla wodnika na miesiąc października. Te osoby, które szukają pracy, znajdą tą pracę, więc nie martwcie się. Tylko zacznijcie troszeczkę no, rozważniej planować wydatki, bo wydaje mi się, że niektóre wodniki tutaj też za bardzo na głupstwa wydają pieniądze i później tych pieniędzy brakuje. Jakiś sobie zrobić taki harmonogram oszczędzania. Nikt nie jest winny w tej sytuacji, tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Uwalniam się od obwiniania kogokolwiek, także siebie. Wszyscy robimy, co w naszej mocy i staramy się jak najlepiej wykorzystać dary rozumu, mądrości i świadomości. Jeszcze raz. Uwalniam się od obwiniania kogokolwiek, także siebie. Wszyscy robimy, co w naszej mocy i staramy się jak najlepiej wykorzystać dary rozumu, mądrości i świadomości. Dary rozumu, mądrości, świadomości. O tym mówi arcykapłanka. Wiedza. Masz tą wiedzę wodniku w sobie. Wykorzystaj ją. Nie ukrywaj jej przed światem. Nie udawaj, że nie masz tej wiedzy. Sięgnij po nią. Ona pomoże Ci wiele spraw załatwić, rozwiązać po Twojej myśli. Te wodniki, które studiują, i starają się o jakieś stypendium, jakieś pieniądze, akademik, uda Wam się to. Natomiast jeżeli dopiero wybieracie się na studia, możliwe, że na początku będziecie, że tak powiem, no będzie Wam ciężko na danym kierunku. Ale pomyślcie o swojej przyszłości. Może warto przemyśleć, czy chcecie się wycofać. Może być tak, że macie jakiś taki alternatywny, drugi kierunek, gdzie możecie przerzucić dokumenty. I zmienić, że tak powiem, profil nauczania. Natomiast jeżeli pod wpływem emocji chcecie podjąć tą decyzję, po prostu zrezygnować, uciec, zostawić to, bo czujecie, że nie dacie sobie rady, to jest tylko przejściowe. Dacie radę, bo jesteście wybitnie uzdolnieni i macie tą wiedzę. Tylko bądźcie cierpliwi. Cierpliwi. Nie ustępujcie, walczcie o siebie, bo na dłuższą metę będzie to dla Was korzystne. To będzie ciężka praca, ale później będziecie się z tego śmiać, będziecie to miło wspominać, że daliście radę, że wytrwaliście. Jakaś uczelnia, no może tutaj jakiś zawód, który jest trudny do wyuczenia. Może prawo, może medycyna, może pedagogika, tak? Nie wiem tego, ale dacie radę. Konsekwentnie, jeżeli wybraliście, dostaliście się, spróbujcie, żebyście, że tak powiem, walkowerem nie oddawali komuś miejsca. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Nie dla wszystkich, bo każdy z Was ma inną historię życia.
Więc bierzcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. No i odsłuchajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Na pewno tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Zwróćcie uwagę na otoczenie. Macie wspaniałych przyjaciół, kochającą rodzinę, bliskich i oni będą Was dopingować. No i ktoś tutaj złoży jakąś korzystną ofertę, pojawi się jakaś szansa. Więc rozglądajcie się dyskretnie, ale rozglądajcie się, szukajcie tego, co macie znaleźć, bo znajdziecie. No i wykorzystujcie swoją intuicję do realizowania swoich marzeń. Wszystkiego dobrego, dużo miłości, wytrwałości, zaradności, cierpliwości Wam życzę. Zdrówka też przede wszystkim na październik. No i widzimy się na kolejnym czytaniu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.